Robert Krasoń po zwycięstwie na HFO Sol Park. Walka wygrana decyzją, ale w tej drugiej rundzie było blisko, żeby to skończyć przed czasem. Blisko, daleko, no jednak się nie udało, ale jest dobrze, bierzemy co jest, wygrane punkty. Ale myślisz, że w tej drugiej rundzie, jakby to nie było pod koniec, to dałoby radę skończyć wcześniej? Twardy chłop z tego Waszczuka, myślę, że twarde chłopy nie wymiękają. Twardy chłop z Waszczuka, ale przede wszystkim jego styl. Styl, który nie da się podrobić tak naprawdę, ale poradziłeś sobie z nim doskonale. Powiedz, w jakimś momencie on Cię zaskoczył, bo jednak walczy dość niekonwencjonalnie. Tak. No Wiktor zdecydowanie słynie z tego, że ciężko się do niego jakoś dopasować, ułożyć na niego taktykę. No ale no wiecie, ja już też biję się lata tak naprawdę amatorsko, zawodowo już od paru lat, więc jakoś to było. Nie było najlepiej, mam sobie dużo do zarzucenia. Wiem, że muszę dużo pracować, żeby takie walki właśnie kończyć szybciej przed czasem. No i teraz będziemy do tego dążyć, będziemy się rozwijać, mam nadzieję, jakieś podróże, Holandia, Tajlandia. Robert, przede wszystkim zauważyłem, że dużo z przeciwnikiem rozmawiałeś. To było naprawdę, wychodzą dwóch gości, którzy się lubią, wiedzą po co wychodzą i co robią. Nie przeszkadzało Ci to, że, bo to Wiktor generalnie z każdym przeciwnikiem szuka takiego kontaktu, nie przeszkadzało Ci to przed walką? Gdzieś tam nie blokowało Cię podczas samej walki? Nie, między nami jest dobra krew, znamy się, byliśmy dwa razy na obozie. Najpierw z Akademią Gorilla, gdzie Wiktor był jednym z prowadzących. Tam się poznaliśmy, później byliśmy razem na obozie z Andy Suwerem i z Bartkiem Batrą na Majorce. Pomagałem mu tam w sparingach, przygotowywał się wtedy do walki z Zającem, którą wygrał. No i co, a tam był bardzo dobry klimat na tej Majorce, po sparingach sobie siedzieliśmy w barze, zajadaliśmy smakołyki z Majorki, więc między nami była naprawdę dobra krew, znamy się, lubimy się, nie było, zresztą ja tak nie lubię, wiecie, no to odmieńmy ten sport, znaczy odmieńmy tą grę, o inaczej, bo jest coś tam z boku i może niekoniecznie to jest sport, tylko jakieś widowisko, a pokażmy to, że jesteśmy ludźmi, nie chcę mówić lepszymi, ale że potrafimy to robić inaczej, że nie musimy się opluwać, tylko możemy zbić pionę i dać dobre walki. Parę razy zwracałeś uwagę, że jest mokro na ringu. Przeszkadzało Ci to? Ślizgaliście się tam? Widziałem, że ja się raz poślizgnąłem, widziałem, że Wiktor też się raz poślizgnął. Walczyłem już raz na dworzu, było dużo bardziej ślisko, dlatego spodziewałem się tego i no wiadomo, jak już wychodzimy tak do takich walk, naprawdę, że te walki są pokazywane w telewizji i są to walki na wysokim poziomie, to nie powinno mieć takie, nie powinna taka sytuacja mieć miejsca, ale z drugiej strony no, jest jak jest. Przyszła burza, też tego nikt się nie spodziewał. No i tak wyszło, więc nie płaczemy, jedziemy dalej. A oprócz tego, że było ślisko, to czujesz jakąś dużą różnicę walcząc na powietrzu świeżym? Bardzo fajnie się walczyło, naprawdę. Naprawdę. Moglibyśmy walczyć na powietrzu częściej. No właśnie, większość zawodników tak mówi, więc coś chyba w tym jest. Robert Krasoń, zwycięski, dziękuję bardzo za wywiad i gratulacje. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.